Dzień dobry. Wieczne bezpieczeństwo wierzących jest uczone przez Pismo Święte, dlatego możemy być pewni, że kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony i tego uczy całe Słowo Boże. Nie ma nigdy i nie było ani jednego miejsca w Biblii, które mogłoby w jakikolwiek sposób nie pasować do tego prostego nauczania, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. I co to znaczy? To znaczy, że jest nieutracalne, ponieważ gdyby było utracalne, byłoby automatycznie z uczynków. I kolejne miejsce to jest Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 werset. Obyczaje wasze niech będą bez chciwości, przestawajcie na tym, co macie, bo sam powiedział, nie opuszczę cię i nie porzucę cię. Więc widzimy, Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg obiecuje, że zbawienie jest nieutracalne. Hebrajczyków 13:5, nigdy cię nie opuszczę, ani cię nie porzucę. Nie ma oczywiście żadnego warunku związanego z tą pańską obietnicą. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, dlatego że On jest prawdomówny. I Pan Bóg zatrzyma nas przy sobie, a ponieważ będzie to w niebie, my też tam będziemy. Zatem możemy być pewni, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony.